Witam w kolejnym filmiku. Tym razem coś w rodzaju takiej trochę odskoczni. Filmik również perfumowy, ale pewnego rodzaju informacje o czymś, co można trafić w TK Maxie. Więc może to podejmę już pod cykl TK Max. I bardziej taka recenzja, bo w zasadzie takie pierwsze testy, czyli test na żywo perfum. O. To jest taki zapach. Marka to jest Jeanne en Provence. Sam zapach się nazywa Le Temps de Secret. Francuski zapach i to jest woda perfumowana i to jest zapach, który ma nutę amant and fleur de mourier. O, w ogóle poradziłam sobie z wszystkim tak naprawdę. Nie tyka mi aparat, bo nie masz tak strasznej ilości słońca. Zasłoniłam i przez to, że nie jest aż tak dużo, to też obraz stał się po prostu lepszy. No, teraz właśnie ponagrywam więcej filmików, bo widzę, że teraz jest okej. Migdał, tu jest migdał, dokładnie gorzki migdał, no tak jak patrzyłam ten murie tajemniczy, to jest jako jeżyna, ale tu mamy fler, czy nie wiem, jako coś z kwitnącą jeżyną. Też mamy jakieś te nuty cytrusowe, ale ogólnie raczej tak mało nutowy zapach i też patrzyłam, trochę jest tych zapachów tej marki. Tak wygląda kartonik. To jest test na żywo, bo przyknęłam przed chwilą. Przed chwilą i tak będę kilka razy sprawdzać, żeby po prostu trochę więcej powiedzieć niż taki typowy, nie wiem, pierwsze zetknięcie, bo bym powiedziała tylko na temat, nie wiem, uderzenia od głowy, ja chcę trochę więcej powiedzieć. Tak wygląda flakonik, trochę mi przypomina flakoniki, taką stylistykę z L'Occitane. One są 60 ml. Ja utrafiłam w TK Maxie, utrafiłam, nie pamiętam, jakoś 30 parę złotych, więc fajna cena. Więc fajna okazja, ale tak naprawdę sam zapach, powiem tak, raczej go sobie zostawię, raczej go nie będę wystawiała, chociaż nie są to do końca moje klimaty. Ale podoba mi się w tym zapachu to, że ten migdał jest dosyć fajnie wyeksponowany i on się zmienia, takiego bardziej słodkiego, bo bardziej gorzki. I jest taki czasami motyw a la marcepan i nie wiem, czy tak naprawdę czuć jeżynę, czy czuć jakąś kwiatowość, czuć owocowość, taką trochę właśnie fioletowo-owocowość, ale czy to jest typowo jeżyna? Jeżeli tak, to taka nie do końca według mnie naturalna. Sam wydźwięk zapachu jest bardzo słodki, bardzo jadalny, bardzo gurmandowy i dla mnie to jest takie trochę jakby flower bomb udoskonalić i dorzucić mu gorzkiego migdału. Więc można powiedzieć, że taka trochę po prostu lepsza wersja. A, i za grosze, no i stylistyka, wszystko mi się fajnie tutaj wkomponowuje, nie wiem, mam nadzieję, że może coś utrafię innego w TK Maxie z tej marki, bo trochę mnie zaciekawiło. Co jeszcze chciałam powiedzieć a propos takich promocji na perfumy, promocji okazji, jeżeli chodzi o TK Maxa, to kiedyś jedna chyba z widzek, jak dobrze pamiętam, pytała chyba Madame o zapachy marki na te. I ja tą markę trafiłam, ona się pojawiła w TK Maxie, w moim TK Maxie widziałam dwa zapachy, była właśnie róża, chociaż to była dyskusja z Madame Or i chyba coś z cytrusami. No jak to wiadomo, ludzie, ja jestem strasznie przeciwniczką tego, uważam, że tak się nie powinno robić, ale oczywiście wszystko muszą w cudzysłowie rozbebeszyć w TK Maxie, no i oczywiście wystarczy tylko po prostu powąchać kartonik, już wszystko po prostu czuć. I powiem szczerze, że no, róża jak róża, tak po prostu zwyczajnie na mnie pachniała, ale ten cytrusowy był ciekawy i bardzo bym wydźwignął taki jak The Different Company Bergamot, czyli taki, powiedziałabym, cytrusowo, taki hesperydowy, intensywny, wręcz werbenowy. Bo tak odbieram właśnie bergamotkę The Different Company, bo taki bardziej nie tyle Earl Grey aroma, czy taki czysto cytrusowo bergamotkowy, tylko bardziej jednak werbenowo. Dla mnie bergamotka The Different Company pachnie jak po prostu werbeins i frosze. Przypomniała mi się a propos jeszcze jedną nutowców, właśnie i frosze, zielona herbata, cedr wycofany, niebieski cedr, werbena, więc trochę jednak tych mononutowych zapachów jest. To tyle. Dajcie znać, czy coś znacie z tej marki. Może coś u Was jest w TK Maxach. Możecie dać znać, na co warto polować, co może się u nas w rodzaju pojawi. Jeżeli ktoś lubi słodziaki, jeżeli ktoś lubi klimaty wszelkich właśnie takich słodziaków, to jeżeli to widzi, to warto brać, no bo ceny też super. A ten zapach naprawdę lepiej wypada i ten migdał właśnie naprawdę fajnie daje znać o sobie. Czasami po prostu jest zbyt duży natłok tych pozostałych nut i ten migdał jest taki trochę odrzucony i wtedy jest trochę gorzej, bo jest tak zwyczajnie mainstreamowo, słodziakowo, ale mam nadzieję, że w życiu globalnym trochę jednak ten migdał więcej da rada. To tyle, dziękuję za uwagę.